Gazo Garage Jam, edycja druga. Od poprzedniej się różni, tutaj przebudowaliśmy trochę chopki. Jak widać, w zeszłym roku było 8 chopek, teraz są 4 większe. Dwa dni, pierwszy dzień tutaj na chopkach, drugi na skateparku ukrytym. Konkurencja Dirty Skatepark, przyjechali zawodnicy z całej Polski, są chłopaki z Warszawy, są chłopaki z Zamościa, Trójmiasto, też Olsztyn, także no, przyjechało trochę zawodników. Pump Track będzie też, odbędzie, to jest ten tor tutaj. Widzimy tam chłopaki w kółko jeżdżą. Taka konkurencja, mini tor rowerowy. Cały pitch polega na tym, żeby przejechać ten tor bez pedałowania i na czas. Ogólnie okej, jest, tylko wiatr trochę wieje i to bardzo utrudnia skakanie. Jeżeli chodzi o skateboard, to najlepszy skateboard w Polsce, nie ukrywajmy tego, dlatego warto mi się tu przyjechać. Białystok ogólnie słynie z tej miejscówki garażowej i tutaj tych hopek, więc no, bardzo dużo zawodników z Białegostoku reprezentuje bardzo wysoki poziom. Dlaczego taki sport? Kiedyś grałem w piłkę i to mnie nudziło. No i kolega zaraził mnie właśnie rowerem. No i od tamtej pory nie przestałem jeździć, nawet po kontuzjach. A kontuzje zdarzają się bardzo często. No w tym sezonie miałem jakieś 5 kontuzji. I dalej jeżdżę na rowerze. Właśnie przed chwilą miałem wywrotkę, może... No. Mamy kilku mistrzów Polski aktualnych i byłych. Jest coraz więcej osób, które jeżdżą, także myślę, że dobrze to rokuje. Na przyszłość mamy dobre miejscówki. Jeden z najlepszych w Polsce też mamy Skate Plaza, kryty skatepark, których jest dosłownie 5 w całej Polsce, także no, jest potencjał i pracujemy nad tym, żeby poziom był jak najwyższy. Jakieś 5 lat jeżdżę profesjonalnie, że zarabiam z tego pieniądze. Jeżdżę codziennie, gdzieś mniej więcej tak po 2-3 godzinki, to zależy od humoru, kondycji. I w ogóle, a skąd to się wzięło? Po prostu zobaczyłem, że teraz znajomi, skaczą na takich hopkach i to bardzo mi się spodobało i zacząłem. Jest dosyć duże zaplecze, bo mamy całoroczny kryty skatepark w hali. Mamy tutaj cały kampus, tak jakby można było to nazwać. Mamy hopki, basen z gąbkami, pump track do trenowania tam techniki jazdy. No i jest ogólnie spoko, bo dużo ludzi zaczęło jeździć teraz nowych. Jest naprawdę fajne. Ludzie, którzy zaczynają teraz, mają dużo łatwiej właśnie z uwagi na to, że mają miejscówki gotowe, mają gotowe części, rowery. Najlepsi mają to też za darmo, także mogą skupić się tylko i wyłącznie na jeździe, także jest progres. Także każde kolejne pokolenie to już ma zupełnie inny start, zupełnie inny poziom reprezentuje. Z dnia na dzień po prostu robi się coraz więcej dzieciaków takich, którzy mają naprawdę dużą zajawkę i mają bardzo duże parcie na to, żeby robić dobre triki. Takie dzieciaki wpadają do nas, to zawsze pomożemy im, powiemy co, jak zrobić i zawsze ich tam przygarniamy, żeby było wszystko ok, żeby ich nie sprowadzić właśnie na złą stronę. I myślę, że to jest bardzo pozytywne. Jeżeli chodzi o Białystok, bo tutaj na przykład zawodnicy, jeżeli chodzi o rowery, no to są czołówką, jeżeli chodzi o Europę. Z Polski są sami mistrze Polski z Białegostoku, no natomiast naprawdę bardzo utalentowany, praktycznie w każdej dyscyplinie, zaczynając od surfingu, wakeboardu, deskorolka również, poziom się podniósł bardzo wysoko w górę, snowboard. Nie ma praktycznie dyscypliny, w której byśmy nie mieli no, bardzo dobrych przedstawicieli na świecie, w Europie. Everyone looking about her when she's so happy.
bardzo dobrze. Ogólnie tu przychodzimy właśnie głównie do tej konkurencji, ponieważ tu znacznie odbiegamy z tylem jazdy od tej, powiemy, osób tutaj na co dzień jeżdżących, ponieważ bardziej się ścigamy, taki właśnie jest bardziej racing, więc ta dyscyplina bardziej nam odpowiada, więc ogólnie jesteśmy jak najbardziej takimi inicjatywami. Fajnie tu, fajnie, że jest sprawa muzyczna, tego ogólnie znaczy się nie ma na zawodach, więc jak najbardziej to pomaga, że tak powiem, w ogóle po prostu jest bardziej przyjemnie. Na pewno jesteśmy daleko za zachodem, głównie z punktu widzenia finansowego, marketingowego. Za granicą branża sportów ekstremalnych jest doceniana na równi jak u nas piłka nożna czy futbol. Jest to naprawdę ogromne wydarzenia. U nas to kiełkuje, rozwija i generalnie rok po roku wygląda to coraz lepiej. Jest coraz więcej imprez, które po prostu stawiają sporty ekstremalne, sportowców ekstremalnych na równi ze zwykłymi zawodnikami, taki tak jak powiedziałem, piłka nożna, siatkówka, i to się rozwija. Z roku na rok jest definitywnie coraz lepiej.